Jednostka centralna to teren między Cieplicami i Śródmieściem, między innymi obejmujący ulicę Leśną, Junaków czy Mihajdy. Ten malowniczo i atrakcyjnie położony kawałek Jeleniej Góry w ostatnim czasie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony zarówno deweloperów, jak i pojedynczych inwestorów. To co się wydarzyło w ostatnimi laty, no to przede wszystkim zwodociągowanie tamtego terenu, zakończenie fazy dyskusji, a uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego, to pozwoliło że pierwsze nieruchomości na terenie osiedla centralnego zostały sprzedane. Ja z wielką radością będąc na spacerze z psem zobaczyłem pierwszy dom, który już stoi. No, jeszcze kilka dni temu był to fundament, dzisiaj już jest to pełen parter wymurowany, czyli ta część miasta zaczyna się zabudowywać. Jak do tej pory pracownikom wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami udało się sprzedać kilka działek. W tym tych przeznaczonych zarówno na zabudowę wielomieszkaniową, jak i przeznaczonych pod zabudowę szeregową. Kolejne tereny wkrótce wystawione zostaną do przetargu. W ofercie posiadamy również działkę na ulicy Junaków. To jest prawie hektarowa działka. Plan tam mówi o funkcji mieszkalnej i usługowej. I myślę, że na przełomie tego roku i przyszłego pojawi się oferta. To są dwa hektary pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Oferta miejskich terenów przeznaczonych do sprzedaży zarówno niezabudowanych, jak i zabudowanych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Nieruchomości.